Jezus przychodzi do Kafarnaum i jak każdy pobożny Żyd w szabat wchodzi do synagogi. Podają mu księgę ze Słowem Bożym. Księga jest czytana, akurat fragment z proroka Izajasza. I jak to było w zwyczaju w synagogach, następnie jest interpretacja tego fragmentu. Jezus w interpretacji okazuje się być odważny, ponieważ słowa, które przeczytał, odnosi do samego siebie. I to spowoduje zgorszenie pobożnych Żydów, a nawet próbę zgładzenia Jezusa, o czym będzie mowa w Ewangelii za tydzień. Chciałbym zwrócić uwagę na słowo Ewangelia. Ono jest bardzo, bardzo ciekawym słowem w języku greckim. Pierwotnie, zanim to słowo nabrało konotacji religijnych, używane było w polityce, a szczególnie w języku militarnym i oznaczało wieść o zwycięskiej wojnie. W świecie greckim cesarz, gdy zwyciężał wojnę, takiego cesarza nazywano zbawicielem, a wieść o zwycięstwie nazywano właśnie Ewangelią. To bardzo interesujące, bo zwróćmy uwagę, że pierwsza spisana Ewangelia, około roku 70, Ewangelia świętego Marka, rozpoczyna się takimi słowami. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. My zazwyczaj rozumiemy to zdanie jako początek księgi o Jezusie Chrystusie. Proszę zwrócić jednak uwagę, że w momencie, kiedy Ewangelia najpierw w tradycji ustnej powstawała, nikt jeszcze nie myślał o księdze i nikt nie myślał, że to będzie dzieło literackie. To zdanie można rozumieć zupełnie inaczej. Początek Ewangelii, czyli rozpoczęcie spełniania się w czasie zwycięstwa, Ewangelii jako zwycięstwa Jezusa Chrystusa. I nie bez przyczyny właśnie Marek na samym początku Ewangelii mówi o Jezusie, który zwycięża moce szatańskie, przebywając 40 dni na pustyni. W takim świetle to słowo jawi się zupełnie w inny sposób. Ale wróćmy teraz do 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus bierze zwój ze słowem proroka, z księgą Izajasza i zaczyna czytać. I tutaj ten fragment z Izajasza, z 61 rozdziału, doskonale ilustruje inną konotację słowa Ewangelia, która również niestety dzisiaj jest pomijana. O co chodzi? Ewangelia, zanim staje się słowem o czymś, najpierw jest żywym doświadczeniem czegoś. Czego? Odzyskanej wolności. Proszę zwrócić uwagę, jak definiuje Ewangelię prorok Izajasz. Duch Pana Boga nade mną, ponieważ Bóg mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Opatrzył rany złamanych na duchu, bym więźniom głosił wyzwolenie, a tych, którzy są zniewoleni, bym ich uczynił wolnymi. Wszystkie cztery przypadki to jest jakaś forma odzyskania wolności. Ewangelia najpierw jest żywym doświadczeniem kogoś, kto w jakiś sposób był właśnie niewolny, a wolność odzyskał. I dopiero takie doświadczenie sprawia, że człowiek chce tę wolność wypowiedzieć, chce ją opowiedzieć innym. Tak? I takie słowo wynikające z żywego doświadczenia to jest Ewangelia. Ewangelia najpierw jest wydarzeniem, a następnie jest słowem. I w tym sensie, jeżeli przeczytamy pierwszy werset Ewangelii Marka, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, on znowu odsłania nam jakby kolejne znaczenie. Początek, a więc zaczyna się wypełniać Ewangelia, czyli wydarzenie wolności, które przynosi nam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus w tym momencie nie jest przedmiotem, to nie jest Ewangelia o Nim, ale jest podmiotem. To On dokonuje Ewangelii. To On sprawia, że ci, którzy Ewangelię przyjmują, stają się bardziej wolni. I jeszcze jeden szczegół. Bardzo ważne jest, kiedy czytamy Biblię, zwracać uwagę nie tylko na to, co jest napisane, ale również na to, czego brakuje. Co nie zostało napisane. Jeżeli Państwo sięgną do księgi proroka Izajasza, do 61 rozdziału, czyli do tego fragmentu, który Jezus w synagodze cytuje, to zobaczą Państwo, że tam są słowa, które Jezus pominął. Tam jest również powiedziane, abym głosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Jezus mówi, abym głosił rok łaski Pana, ale o pomście Boga nie wspomina. Ten fragment pomija.
Ewangelia Jezusa Chrystusa, era Nowego Testamentu, w przeciwieństwie do epoki Starego Testamentu, jest wydarzeniem wolności tak wielkim, tak pozytywnym, wnoszącym tyle wolności, że już nie ma w ogóle miejsca, nie ma mowy, by mówić o jakiejkolwiek pomście Boga, o gniewie Boga. To jest wydarzenie pełnej wolności, pełnego optymizmu, w ogóle pełni życia z Bogiem.